Siema, z tej strony Feniks i zapraszam was na kolejny odcinek z serii FIFA 14 Ultimate Team. W dzisiejszym odcinku postaramy się, mam trzy mecze do końca, musimy wygrać co najmniej dwa i zremisować jeden, aby wygrać ligę pierwszą. Więc zobaczmy jak nam się, czy nam się to uda. Zaczynamy składem z Neymarem i Messi na ataku. No i znaleźliśmy szybko przeciwnika. Przeciwnik to Teames 0815. Jego skład Brate FC. No mamy tutaj skład z Ligi BBVA. Karim Benzema i Diego Costa na ataku. O, Victor Valdes na bramce. No, rzadko spotykane to jest, muszę przyznać. No i zaczynamy. Miejmy nadzieję, że wygramy ten mecz i będziemy walczyć dalej o mistrzostwo pierwszej ligi. Marco Reus dośrodkowanie do Cesca Fabregas, jeszcze Neymar! Neymar broni, po raz kolejny broni Victor Valdes i nie ma bramki. Isco, dokładne podanie do Diego Costa. Diego Costa, uderzenie z lewej nogi w 19 minucie i no powiem szczerze, że tego się nie spodziewałem. Tego się nie spodziewałem pod jego koście. Przegrywamy 1-0. Messi. Leo Messi jednak Piqué zatrzymał go i jednak tutaj Fabregas przyjmuje. Marco Reus, czy uderzy? Tak jest, Marco Reus i kolejny raz Victor Valdes. Dośrodkować będzie Cesc Fabregas na głowę Javiego Martineza, jednak tutaj obrońcy wybijają. Jeszcze Leo Messi uderza i od głowy chyba. Piłka odbija się od głowy Sergio Ramosa, o ile dobrze dostrzegłem. I wychodzi na kolejny rzut rożny, który kolejny raz przechwytuje Leo Messi. Tutaj Karim Benzema powalczył. Jeszcze Pedro. Jednak zablokowany strzał przez obrońców. Neymar! Wprost w ręce Victora Valdesa. Dlaczego nie po rogu? Mamy doliczony czas pierwszej połowy. Pedro odzyskał piłkę, jednak Marco Reus. Mats Hummels traci piłkę. Karim Benzema podaje do Diego Costy. Ten uderza z pierwszej piłki. I w 45 minucie przegrywamy 0-2. No powiem szczerze. Znowu kolejna głupia sytuacja w obronie. No znowu. Manuel Neuer był bez szans. No i niestety przegrywamy 0-2. Sędzia zakończył tą pierwszą część spotkania. No fatalnie. Aż nadspodziewanie dobrze broni. Zobaczmy, oddaję więcej strzałów. Nadspodziewanie dobrze broni Victor Valdes. Od tego bym się nie spodziewał. Przeciwnik dośrodkowuje. Isco na głowę Sergio Ramosa. Ramos! I w 64 minucie Sergio Ramos podwyższa wynik tego meczu na 3-0 z główki. Po rzucie rożnym, no. Totalna dominacja ze strony przeciwnika. Pedro podaje do Messiego, ten jednak traci piłkę. Pedro, Cesc Fabregas do Messiego. Leo Messi uderza i kolejny raz fenomenalna interwencja Victora Valdesa. Ostatnia minuta gry. Neymar wychodzi sam. No jak to jest możliwe, panie sędzio? Jak to jest możliwe? Ja rozumiem, jest 0-3, ale w takim momencie, jak wychodzę sam na sam z bramkarzem. Ajajajaj, no niestety. Przegraliśmy ten mecz 0-3 po dwóch bramkach Diego Costy i jednej Sergio Ramosa. I tym samym nasze szanse na mistrzostwo zostały pogrzebane. Niestety zostały pogrzebane w zalążku od razu, w pierwszym spotkaniu w tym odcinku. Ajajajaj, do graczy meczu. No, Victor Valdes, nota 9-8, nie jestem zaskoczony zupełnie. Oddałem 11 strzałów w bramkę, on wszystko to wybronił. Tak jak widzimy, nie mamy już szans na mistrzostwo, brakuje nam 7 punktów w dwóch meczach, jest to nieosiągalne do zdobycia. No i co, no trzeba zacząć nowy sezon. W nowym sezonie trzeba wierzyć, że wygramy. O Jezus Maria. W nowym sezonie trzeba wierzyć, że będzie lepiej i wygramy pierwszą ligę. Skład z Serie A. Formacja 4-3-1-2. Ojej. Niedobrze to wygląda, ale gramy, nie poddajemy się. I Barbo.
do Hamsika, ten podaje do Wiktora Ibarbo. Dante nie ma szans, nie ma szans z tym cyborgiem. Wiktor Ibarbo w 5 minucie spotkania pokonuje Petra Czecha. No nie ma szans, wiadomo, że Wiktor Ibarbo to jest naprawdę jeden z najlepszych i najtańszych napastników. Po co kupować Messiego, jak można mieć Wiktora Ibarbo? Ale tutaj wspaniałe podanie Williana do Roberta Lewandowskiego. Tutaj broni jeszcze, tak, broni jeszcze Marchetti, ale dobitka Pierre Emerika Aubameyanga pozwala nam doprowadzić ten wynik spotkania do wyrównania 1-1. Mario Balotelli, Mario Balotelli. No, panie sędzio, no, jaki karny? Jaki karny? No, dlaczego Klisi go atakował, jak on już prawie wychodził za linię boczną? Boże, no nie wierzę. I Mario Balotelli przed szansą pokonania Petra Czecha. Mario Balotelli czy Pet Czech? Ha, 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 ha. Pet Czech, kolego. Nie da się pokonać Petra Czecha z takiej sytuacji. Strzelił w sam środek bramki. Ale jest tutaj Willian. W ostatniej minucie pierwszy połowy. Willian podaje świetne od Lewandowskiego. Willian! Tak jest. Wspaniałe podanie. Asysta wspaniała Roberta Lewandowskiego. Willian nie mylić, zobaczmy jeszcze raz, piękne podanie spięty. A nie, to był Ilkay Gündoğan, przepraszam, to był Ilkay Gündoğan. No nie wiem, czy Roberta Stasia takie zagranie, szczerze powiedziawszy. Nie no, śmieję się, oczywiście go stać. Ale nie zmienia to faktu, że i Willian wyprowadza nas na prowadzenie 2-1. No jak zwykle KSI style. Każdy przeciwnik stara się to zrobić przeciwko mnie. Nie wiem, co im to daje, ale... No dobra, no niech próbują. W tym momencie sędzia zakończył pierwszą część spotkania, którą wygrywamy 2-1. Ciężko, ciężko jest naprawdę, jak widzimy. Wiktor Ibarbo i Balotelli sprawiają mi bardzo dużo problemów. Mimo tego, że nie było to aż widoczne nazbyt, no ale jednak. Dobra, przechodzimy do drugiej połowy. I tutaj David Luiz. David Luiz podaje do Roberta Lewandowskiego. Lewandowski jednak traci piłkę. Robert nie w takiej sytuacji, właśnie podaje do Wiktora Ibarbo. Pięknie zamarkował. Dante się położył na boisku i Wiktor Ibarbo w 64 minucie spotkania uderza nie do obrony. Nie do obrony dla Petra Czecha i mamy remis 2-2. Zobaczmy, przeanalizujmy jeszcze raz sytuację. Moje głupie zachowanie. No, myślałem, że zawodnik, że przeciwnik pójdzie na... A, no właśnie, uderzy z pierwszej piłki, tak jak to zrobił w pierwszej sytuacji z Wiktorem Ibarbo, ale niestety. Tutaj sędzia postanowił zagrać dla mnie. Ilkay Gündoğan, Robert, często mi się wymieniali w tym meczu Robert Lewandowski z Ilkayem Gündoğanem, ale piękna piłka Roberta Lewandowskiego do Ilkaya Gündoğana i w 65 minucie obejmujemy prowadzenie 3-2. Tak jest, Ilkay Gündoğan, on się nie myli w takich sytuacjach, pięknie przyjął piłkę. Ignacio Abate, no zastawił go plecami i nie miał żadnych szans z jakąkolwiek interwencją. Freddy Guarin uderza. No jaki karny znowu? No jaki karny? Jezus Maria, no ta gra mnie zabije, no zabije mi wszystkie nerwy stracę. No jaki karny, panie sędzio? I znowu po raz kolejny Mario Balotelli przed Petrem Czechem. Staje Mario Balotelli, no tym razem strzelił nie do obrony i mamy remis. No jaki karny, no dwa karne w tym meczu, no panie sędzio. I jej, no co jest grane? Jezus, ja rozumiem, jakbym dostał takie wykoszenie z równą strawą, no ale... Ach. Jeszcze mamy czas na... Ojej, Pierre-Emerick Aubameyang. No i tutaj już nic chyba nie będzie, chociaż jeszcze Luis Gustavo. No, come on, Luis, podaj tą piłkę. Łukasz Piszczek, no szukam Lewandowskiego, jednak go tam nie ma. Łukasz Piszczek dośrodkowuje na głowę Shakiriego. No nic z tego, jeszcze tutaj Robert Lewandowski. Do Luisa Gustavo, Robert Lewandowski zablokowany niestety, no i chyba to już jest koniec, tak jest, to jest koniec tego spotkania. No niestety tylko zremisowali, no fatalny, no nie fatalny, no nie najlepszy start tej pierwszej, tego nowego sezonu w tej pierwszej lidze, tylko remis 3-3. No nie wierzę, Pierre-Emerick Aubameyang, Willian i Gündoğan strzelili dla mojego zespołu, a dla przeciwnika oczywiście Wiktor Ibarbo dwukrotnie oraz Mario Balotelli z karnego. No te karne, kto będzie grać, chyba, no tak jest, Cyborg Ibarbo został graczem spotkania.
statystyki dosyć wyrównane. Idealne posiadanie, z jednej i z drugiej strony. No i co, no niestety, no remisujemy ten pierwszy mecz w lidze. Nie napawa mnie to zbytnim optymizmem przed kolejnymi spotkaniami. No nie wiem, no tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, że już nie tracę tych bramek, a one nagle się pojawiły. No jak to możliwe? Aj, ta FIFA jednak jest ojej. Ta FIFA jednak jest naprawdę nieprzewidywalna. Każdy mecz jest inny oczywiście. W każdym meczu inaczej gra decyduje, kto ma wygrać, kto nie. Jajaj, zobaczmy. 4-3-3 formacja Barclays Premier League. Szczerze powiedziawszy, nie wiem dlaczego nie używa 4-1-2-1-2, który jest najlepszy. Ta formacja jest najlepsza dla owej ligi. Jednak tutaj Neymar. No faul, panie sędzio, teraz. No w końcu zagwizdał. No to już musiał być faul. Został Neymar wykoszony równo z trawą. I Leo Messi naprzeciwko Harta. Leo Messi! Ajajajajaj, Joe Hart. I daleka piłka. W zasadzie to była jedyna sytuacja. Ta Leo Messiego warta odnotowania. Wiadomo, no są tu strzały, ale naprawdę one nie były tak konkretne, żeby było coś warto odnotować. Wszystko to albo były jakieś takie delikatne strzały, ale albo bramkarze, no albo zawodnicy przenosili piłkę nad poprzeczką. Jeszcze Leo Messi, nie z tej nogi, Leo! Nie ta noga, użyj lewej. To powinno być 1-0. Ashley Young na koło Sarchoja. No piękna piłka do i... O Jezus Maria, co zrobił Mats Hummels? Dobra piłka Ashleya Younga do Samuela Eto'o. I w 78. No, przegrywamy jeden. No, Mats, co ty zrobiłeś? No czy mam cię wymienić na Jeroma Boatenga? Chyba tego nie chcesz, kolego. Chyba tego nie chcesz. Jak wiemy, że Jerom Boateng jest to... No nie, no... Jest tutaj piękna piłka Messi, no 8... No nie, no w 90 minucie Marco Reus podaje fenomenalnie do Leo Messiego i ten myli się niestety. I chyba ten mecz już jest przegrany. Jeszcze chociaż Neymar, dawaj Marco Reus. Marco Reus, ajajaj, za szybko, co szybko. Jak człowiek chce zrobić takie rzeczy za szybko, jednak nigdy to nie wychodzi. Tutaj trzeba spokoju i opanowania, którego u mnie zabrakło i przegraliśmy to spotkanie 0-1. No, no po prostu, no po takiej głupiej bramce, no przeciwnik wykorzystał swoją jedyną sytuację, właściwie jedyną dogodną sytuację w tym spotkaniu i wygrał ten mecz. No. Tak już nieraz bywa. Człowiek, nic nie może na to poradzić. Zobaczmy jeszcze, kto został graczem. Na pewno Samuel Eto'o. Chociaż moje... No nie, no oczywiście Joe Hart, przepraszam. No 1-0, no to na pewno jakiś bramkarz musiał zostać, no bo... No bo tak już jest w FIFA. No zobaczmy, no dałem... Przeciwnik oddał już więcej strzałów, tak jak było w pierwszej połowie. No przeciwnik oddał więcej strzałów. Mamy remis i porażkę, no fatalny start. To by było na tyle, dzięki wam. I zobaczymy się w następnym odcinku. Cześć!